Cześć wszystkim, witajcie bardzo serdecznie moi drodzy. Ja nazywam się Broda, ze mną jest... Yoshiba. Witajcie bardzo serdecznie moi kochani. Kontynuujemy nasze przygody z małpek. Dawno ich nie było, a dzisiaj mapa, którą zapewne uwielbia Soul, bo jest to mapa kasiasta, więc jak sama nazwa wskazuje, będziemy tutaj pewnie dużo farm bananów robili, tak? Budowali. No, mieliśmy małe problemy techniczne, miejmy nadzieję, że one się nie pojawią teraz. No właśnie, no niestety coś szwankuje, albo Steam, albo te małpki, nie wiem. Co ja tutaj mogę zrobić? Aha, mi z dołu idą, tak? Jeżeli się nie mylę. Dobra, no to, na u ciebie ten. To lecimy z inżynierem, możesz dać... całą tę grę hostuje Soul z tego powodu, że jak ja to próbowałem robić, to niestety, no niestety wyrzucało nas. Wyrzucało grę. No właśnie, no... A, teraz w sumie ja też mogę, ten, ty też możesz klikać, też mogę ale przecież ja już klikać, się przyzwyczaiłem do tego, że klikam, nie wiem. No, jak widzicie, mała zmiana jest taka tutaj, że jest kamerka też Soushibo, także no, także już widzicie nas. A powiedz mi bro, czy tak? Ty grałeś taką grę jak Kingdom Rush? Oczywiście, że tak. Znaczy, ty jesteś słynny z tej gry. Nagrywałeś ją na YouTube'a? Tak, nagrywałem ją na YouTube'a. Wiesz, że ja przeszedłem Kingdom Rush'a, tylko gdzie ja go przeszedłem? Na komórce mam go zrobionego. Ja pamiętam, jak opowiadałeś chyba w vlogach, że dużo grałeś w Kingdom Rush'a, jak leciałeś. Nie umiem go zainstalować no. Na emulatorze jakby. Dlaczego? Tam działa przecież, ja właśnie przez emulator. Tak, ale on mi się nie synchronizuje. Aha. Jakoś tak. Aha. No, z tym mam problem, że on nie ma synchronizacji żadnej. Ja już nie chciałem grać, bo ja tam bym musiał od początku, od zera bym musiał wszystko przechodzić, wiesz? Rozumiem. A ale którą część w ogóle? Jeszcze to, że ja tam miałem postać kupione, no to tą najnowszą, Origins. Tą najnowszą. Chyba. Wiesz co, no... tam kupiony ten, wiesz, kupionego nową postać, jedną, drugą, wiesz, to one po 30 zł kosztują czy coś. No tak, no tylko, że szczerze mówiąc, chyba nawet, nie wiem, jacy są twórcy, kto to wyprodukował tak w ogóle? Ninja Kiwi? Nie, Ninja Kiwi robi to, a tam to robi Ironhide. No właśnie, bo też Rovio ma takie, Angry Birdsy w ogóle ma taką możliwość, że można się na ich konto zarejestrować i z tego konta jakby pobierają wszystkie te zapisy. No tak, ja mam tak przecież w Plants vs. Zombie, który jak zresztą gram. Czy ty grasz w Plants vs. Zombie? Próbowałem grać Plants vs. Zombie 2, na razie nie gram, bo ale jak wiesz... Zjadałeś. Nie, problem jest taki, też go doświadczyłeś, bo kojarzę taką sytuację, że jak się komputer zawiesi, to potem całego bluestacka jakby wywala, aha, nie? Cały ten program. I później masz zawieszony tak. Ten, znaczy, że, nie od nowa. Że ci się nie zapisuje od nowa. No, ja właśnie to właśnie... nie do końca jest tak, bo ja tak miałem i miałem od nowa, tak pamiętasz jak mówiłem, że mam od nowa. Mhm. A później się okazało, że wszystkie profile mi wróciły naraz i miałem 10 profili, które po drodze założyłem. Naprawdę? Jak właściwie... to zrobiłeś? Nie wiem, samo się zrobiło. A, no widzisz. Jakoś do wyboru miałem. Teraz w ogóle ten emulator wydał jakąś drugą wersję, nowszą taką, że możesz naraz odpalić kilka gier na przykład. Wiesz co, mi się podoba, że Plants vs. Zombie zaczęło normalnie działać. Tak? Już, bo wcześniej tak. Chyba tak zacinało, nie? Tak muliła tak, ta gra. Tak, potrafił, jak było, im więcej zombiaków, tym gorzej było, a teraz grałem. Mhm. Już 100 zombiaków na ekranie. Naprawdę? Nie, a, no ty tam to... No, bo robię jesteś takie mistrzem, nieskończone, wiesz, no. Nieskończone plansze robię. Naprawdę są takie, że... Aha, wow, to nieźle. I ten... No. Nie, no ja nie jestem mistrzem. Na mi widzowie zawsze podpowiadają, więc ja sobie czytam, co oni... Ale zapominam później, co oni do mnie pisali. Tak, no ja widzisz. Sam błąd robię, no. No ale właśnie bardzo dużo jest, jeżeli chcecie obejrzeć właśnie Plants vs. Zombie 2, It's About Time, chyba tak się nazywa ta gierka, nie? Mhm. To... Podobno jeszcze dwa ostatnie światy i... Koniec? Jeden świat jeszcze i będzie koniec. Ojej. Jeszcze jeden jakiś. Ale jeżeli chcecie zobaczyć, to jak najbardziej zapraszam was do Soushibo. Link do jego kanału znajdziecie na pewno w opisie tego filmu. On tam jest specjalistą właśnie od Plants vs. Zombie. Też dużo osób mnie prosiło o to, żebym zagrał w tę grę, no ale próbowałem swoich sił i tak szczerze mówiąc tak średnio. Także jeżeli ktoś chce pooglądać sobie, no to zapraszam do Soul. No, natomiast niedługo wychodzi już tą kwestię, poruszyliśmy u Soła na filmie, bo jak wiecie, w tym samym czasie pojawi się odcinek u Soul Shibo z naszej wspólnej gierki właśnie w Baloniki i tam poruszyliśmy temat dotyczący innej wersji Plants vs. Zombie, mowa oczywiście o Garden Warfare.
No i tam dwójka wychodzi już w lutym, bodajże 24 luty to jest, Boże, baloniki mi przechodzą. My tu gadu, jak to, a... Jak to możliwe, że ci przechodzą baloniki, bo no. nie... No właśnie, się zagadałem tak i nie kontroluję tego. Przydałoby się tu farmę jakiejś wioski bananów postawić. No, ale... Gramy na hardzie, tak, gramy właśnie. Na hardzie, nie na Impopablu, bo mamy te problemy z internetem, nie chcielibyśmy, żeby nam się nagle rozłączyło w połowie gry, więc no właśnie. Ta gra na hardzie trochę krótsza jest, więc damy radę. Jest łatwiejsza, też mniej wieżyczki chyba kosztują, tak, mniej małpki, jest mniej rund i tak dalej, więc no. No zależy nam też na czasie, ponieważ tak jak mówię, w każdej chwili jest takie ryzyko, tak jakbyśmy siedzieli na tykającej bombie, że nas rozłączy. Tak, tak. No. No i to jest problem niestety. Nie wiemy czego to jest wina, czy możliwe, że mojego internetu, ale obstawiam bardziej, że to jest problem jakiś właśnie z samych małpkach. Możliwe, że mojego internetu. No, ale no, różne no, będą przyczyny. Strasznie długo się jakby mapy takie synchronizuje, tak. Tutaj się odczytuje. No zapewne wy, drodzy widzowie, nam powiecie, czy macie też takie problemy związane z synchronizacją. Jeśli gracie z kimś. Tak, właśnie. No bo... Próbujemy dociec, co się dzieje, a no niestety no, czynników, które mogą na to wpłynąć, jest tak wiele, że no, nie wiadomo, szczerze mówiąc. No dobra. A, widzę, że łodzie też budujesz. Ja się mam zaraz coś bać o coś. Która jest runda? 37. No moaby za niedługo się pojawią na pewno. Myślę, że tu jeszcze postaram się wybudować jedną jeszcze farmę bananów. No ale naprawdę, rzeczywiście, no strasznie mi się długo jakby... Jakbym chciał postawić tą wieżę, tą wioskę, to długo to zajmuje, więc jest coś na rzeczy. Czekaj, ja wioskę muszę postawić, żebym miał tańsze te. No właśnie. To, żebym miał tańsze. No, to akurat mi wieża wylądowała w tym miejscu, w którym chcę ją postawić, co za wieża. Oj, no nie mów mi, że coś się zacięło. Nie. U mnie się nic nie zacięło, u ciebie się coś zacięło? U mnie się gra cała zacięła. Niemożliwe. Jak to możliwe, że się gra cała zacięła? No nie wiem, może się odetnie. Moi drodzy, no i widzicie, takie są problemy związane z tymi małpkami. No nie wiem. Myślisz, no tak, że się zacięła przestał działać problem? Program. Także no... No nie. No nie. A która to runda jest? To była runda 39, 7, jakoś tak. 39, to zaraz wrócimy z 39. Moi drodzy, zaraz wrócimy z tą rundą. Moi Trzymajcie drodzy. Się. Cześć wszystkim, witajcie moi drodzy. Mieliśmy małe problemy techniczne, ale już wracamy, no i kontynuujemy. Wszystko już działa. Tak, wszystko już działa. Wszystko działa. Będzie... Miejmy nadzieję, że nam zaraz nie będzie za rundę. Że znowu nie będzie problemu. Szybciej teraz działa, patrz, nie ładują się tak te plansze, nie? Nie wiem, czy no, to no, w sumie być może... Chociaż... Nie, chociaż też czasami... Może się coś odblokowało. No, miejmy nadzieję, że już nie będzie żadnych problemów. Ja tu sobie zrobię pułapki. Chociaż to jest poziom na hardzie gramy, więc nie powinno być takich dużych problemów z tym, nie? Ty, ja miałem tą wieżę postawić i znów jej nie postawiłem. To już wiem, czemu jestem taki biedny. Którą wieżę? W ogóle ty masz cztery no, te farmy. Co to ma być? Jestem mistrzem farm. Zaraz zobacz, jakim będą bananowym potentatem. Potentat bananów. Patrz na to. Zobaczymy, kto z większą ilością pieniędzy skończy. No nie, no nie gadaj, że... No dobra, no to idę. Challenge accepted, tak. Na to. Nie, no daj spokój, no skoncentruj się na ochronie, bo to potem wiesz. Spokojnie, bro, ja tu doskonale się koncentruję na tak. A właśnie, jeszcze wioskę muszę postawić. Też masz ulepszony zasięg tej wioski, czy nie? Wiesz co? Tak. Tak, no to można wykupić. Jak ktoś się zastanawia, dlaczego mamy taki duży obszar... O nie, znowu się coś z grom dzieje. Dobra, jest. Ale u ciebie czy u mnie? No u mnie się coś tam... Już jest okej. Okay. Po prostu jak postawię jakąś wieżyczkę czy tam małpkę, no to wtedy jakoś jest obszar jakby renderowania i że coś, nie wiem, nie chcę zaskoczyć, ale już jest okej. Okay. Rot ma wolny internet taki, że wioska mu się nie chce stawiać. No, musicie łapkować filmik, moi drodzy, oglądać reklamy, bo zbieram na lepszy internet w pudełku. No, to jest. Tak, to jest. Są rzeczy, których się nie da kupić nawet za pieniądze. Jedną z nich jest internet. Jak się gdzieś mieszka w jakimś dziwnym miejscu. No niestety, do mnie jeszcze nie doszła taka infrastruktura. No. Na razie, no ja mieszkam w domku z lepianki w ogóle. No, piorę ubrania w rzece. Na twoich tych farmach bananowych, bo coś tutaj słabo. Ale co z nimi nie tak?
No to jakieś takie haciendy masz, a ja już fabryki stawiam. No ja wolę w haciendzie mieszkać niż w fabryce, tak szczerze mówiąc. No nie, czekaj. Co się stało? To nam tu prawie ten. Aha, no właśnie. Dobra, no może bezpieczniej będzie, jak ja tam pobuduję może te super małpki, tylko u mnie jest niebezpiecznie z tym budowaniem, bo znowu się ta gra nie odświeża czasami. Dobra, jest 48 runda, na spokojnie. Ty masz te w sumie te łodzie podwodne, więc ten ząb chyba na hardzie jest tylko jeden się pojawia, więc na razie to spoko. Jedną kulę dostanie i po nim będzie. No. Jakby się ktoś zastanawiał, dlaczego mam tutaj te spajki w takiej liczbie, na przykład 49 tutaj jest liczba przy nich, to jest liczba rund, co rundę dostaję dodatkowe, a to dlatego, że mam rozwiniętą na maksa wioskę dla właśnie tych tutaj Spike Factory, czyli tych fabryk. Ja tutaj nie ulepszyłem tego w ogóle. 49 runda. Nie wiem, co mam powiedzieć, nie wiem. Bogu, małpek, proszę spraw, żeby nam się gra nie zniszczyła, bo to będzie tragedia znowu. To jest, musi zbudować świątynię, wiesz, czuję, tak. Swoich farm bananowych. Ja normalnie będę tym, chirurgiem, bo tak będę sklejał te wszystkie odcinki, jak tam tak będę crashować się wszystko, gry i... Ty, ja już jestem za bogaty, wiesz, już nie wiem teraz... To się podziel tym, może internet kupię wtedy lepszy. Czekaj, no nie, no bo muszę na coś wydać. Na co tu wydawać? Na te lasery. No na kobietę najlepiej ty, wydawać. Skrzynki w ogóle wypadają, no ale widzisz, tu nie mam. Bo właśnie, zauważ, że nie ma kobiet małpek, są tylko faceci małpki. No, może kobiety zajmują się domem, nie? No nie wiem. Może się zajmują, a może są w biurach i w firmach. A może małpka ninja to jest kobieta, bo tak naprawdę nie wiesz, kto to jest. No, jak Team Fortress ten taki. Tak, a nie, w Team Fortress nie grałem, szczerze mówiąc. Ty tam miałeś chyba... trochę grałeś w jedynkę, nie? Przede wszystkim. Myśmy z kolegą całe studia grali w Team Fortress, mistrzami Team Fortress. Tak? Jak się wasz klan nazywał? Mam nadzieję, że to jest taka nazwa dla młodszych. Nie, no klan się nie nazywał, bo myśmy grali sami. Aha. Sobie. Zamiast się uczyć na zajęcia, to żeśmy sobie grywali w Team. Tak. No czekaj, no nie, no muszę te super małpki te twoje budować, bo one są droższe po prawej stronie. Tak, one są droższe? No 26 tysięcy kosztuje to ulepszenie największe. Znaczy wiesz, a ja i tak nie stawiam tych złotych. Nie ulepszam ich na maksa. A powiedz mi, jak ci się gra w te wściekłe jajka, czy jakoś tak się ta gra nazywa? Powiem ci, że... To jest coś jak Wormsy? Że rozmawiałem z twórcami tej gry, tak? I dali mi wersję premium. O proszę, no to ładnie. I mam teraz... tak, tylko że w podstawowej wersji nie możesz robić... To takie uproszczone Wormsy. Mhm. Jedna sprawa jest taka, że nie możesz robić... znaczy, no, normalnie nie ma w nich wiatru. Wiatru? Wiatru. Aha, że musisz brać pod uwagę, tak, też czynniki... To oznacza, że jak ustawisz w jakiś sposób je... tam wiesz, celownik, to zawsze będziesz trafiał w to samo miejsce. I to się w pewnym momencie wydaje słabe, no bo właściwie jak raz się wcelujesz w kogoś, to już... No tak. Koniec, nie? A jak jest wiatr, to się zmienia. A i to jest w wersji premium, tak? Czy w podstawowej? Tak, w wersji premium możesz to oczywiście włączyć, bo tak normalnie to jak ktoś założy grę premium taką, aha, to możesz do niej dołączyć sobie i grać z nim. Aha, na takiej zasadzie. Ten... No. Proponowałbym, żebyś ulepszył sobie ten łodzie podwodne, nie? Czyli, ale ogólnie jak ci się gra w tę grę? Jest dość przyjemna, czy... Fajne są małpki, ja tam tylko broni nie znam, wiesz? Bo ja mam dużo broni, bo mam wszystkie bronie premium, aha, i tak dalej. No tak. I wiesz, jak próbuję coś zaatakować, to... Tu mamy 85 planszy, ja dałem impopable? Nie, to nie jest impopable. To jest hard. Masz koło tego mode napisane. Hard. Hard style. Może w koopie jest też więcej. Tak mi się też wydaje. Jak gra się razem. Czyli te wściekłe jajka ogólnie pozytywnie. No dobra, no bo też część... Tak, bardzo. To są takie darmowe Wormsy, nie? Aha, Wormsy darmowe, no tak. Tylko, że najlepiej jak się z kimś gra, prawda? W nie, bo tak chyba...
Znaczy ludzie mogą do ciebie tam, wszystko ogólnie grasz na multi, tak? Aha, na multi, no tak, w sumie to ma sens. Tam masz tak, takie lobby, sobie gry tworzysz. A troszkę osób w to gra, czy jest to jakoś... Dużo. Dużo, o, no to znajdę w razie czego jakiegoś kompana, możemy my też pograć. Tak, możesz sobie dać jeden na jeden na przykład grę i dać, że tam uruchomi i od razu ci ktoś tam wejdzie do niej i będzie z tobą grał, nie? No, jeżeli chodzi właśnie o te wściekłe jajka, to mi się przypomina taka gra z dzieciństwa na Pegasusie, jak grałem. Dizzy, tak? Też się takim jajkiem chodziło. To, że się nie strzelało. No nie, to była taka przygodówka, RPG chyba, coś takiego, nie? Ja pamiętam, że... ale nigdy nie wiedziałem, jak to przechodzić, no bo nie, ja wiesz, też, jakby nie umiałem angielskiego. No, ja pamiętam te czasy też. Na chybił, trafił, wszystko się robiło. No, bo tam trzeba było jakieś przedmioty podnosić. No tak, taka przygodówka, że coś podnieść, odnieść, gdzieś komuś dać, coś otworzyć. No i potem, a pamiętam jeszcze te czasy właśnie, że miałem jakiś taki słownik, bo wtedy nie było jakichś tych komputerów, tylko słownik taki papierowy. No i się w tym słowniku języka angielskiego szukało się tych słówek i no to było piękne czasy. Dawałeś radę? No, szczerze mówiąc, potem nie chciało mi się tych wszystkich słówek tłumaczyć, bo to dzieckiem jak się było, to się nie znało tak angielskiego. Jeszcze nie było takich możliwości nauki wtedy. No, natomiast teraz to już dzieci mają komórki i wszystko przetłumaczą, więc no. Myślę, że i tak by się nie chciało młodszym tak siedzieć i teraz przy Dizim. No w sumie nie. Z komórką mi tłumaczyć. No w sumie pewnie nie, no teraz to by na translatora wrzucili. Chociaż jakby się nie dało skopiować, to może nie. No nie wiem, no różnie bywa. Każde pokolenie ma swoje jakieś tam, nie wiem, swój czas. No dobra, ja już tak naprawdę od paru minut nie dostawiam nic nowego. Więc to dostaw, bo skończysz tak jak zwykle, czyli się zdziwisz. Oj tam, no widzę, że ty tutaj za mnie nadrabiasz, więc mi się fajnie rozmawia. Wiesz co, ja tu umieram z kaszlenia. No mam widzę, nadzieję, właśnie, jesteś troszkę chyba przeziębiony, natomiast tak jak mówię... Teraz, kiedy ten film trafia na YouTube, ja najprawdopodobniej już jestem po drugiej stronie kuli ziemskiej, co? Tak, no właśnie, bo nie wiem, czy to jest tajemnica, czy można powiedzieć... No teraz to już nie jest tajemnica. Tak, nie jest. Jestem, no jak już jesteś, to leżysz brzuchem do góry. My teraz nagrywamy, jest 13 stycznia, a ja 15 miałem, bo to już było, tak. Miałem takie... wylot do... Takie Tajlandii, no właśnie. To jest taka zakrzywienie czasu w sumie. Dokładnie. Ja teraz siedzę w Tajlandii najprawdopodobniej, sobie jem pyszne jedzenie z ulicy, bo ja lubię takie bary różne. Także możesz powiedzieć, że pozdrawiasz z Tajlandii i tak pomachać, nie? Pozdrawiam z Tajlandii. No właśnie. Jest to, może coś tam nakręcę, na tablecie mógłbym coś nakręcić. O, to fajnie. Myślę, że na pewno na swoim fanpage'u jakieś filmiki wrzucisz, co tam robisz. Wiesz co, ja będę próbował live'a odpalić. A live'a? Z tego, no z... Z czego? Wow, tam jest internet taki? No z plaży tajskiej. Z plaży? Co, zobaczymy. O kurka. Jak będzie hotel z Wi-Fi dobrym. O, no to w sumie. No ja to zresztą super. Nawet nie wiem, czy będę na plaży akurat, ale... No nie wiem, możesz być, nie wiem, co tam jeszcze do zwiedzania jest. Na pewno są lasy te takie, nie? Jakieś tropikalne, dobrze mówię, czy nie, czy coś takiego mówię? Wiesz co, nie ma mówię? Jakieś góry, trochę tego, tak. Trochę... A nie, to tam nie, jest no, ładnie przede wszystkim. Tropikalnych to chyba nie mają aż takich. Tak? Tajlandia? Zobaczę, no nigdy nie byłem. No ja też nie, także nie powinienem się wypowiadać w sumie, a ty już pewnie obcykane nie, no, masz. Chociaż nie, powinni mieć, bo byliśmy na Filipinach, a to tak jest trochę obok. To mieli tam takie, tylko że to wiesz, zazwyczaj te lasy, gdzie one tam są, to tam nawet do nich się nie zbliżasz, nie? Bo no tak, w sumie. Las i ten. Pamiętam, jak opowiadałeś, bo ty byłeś wcześniej w jakim kraju, rok temu? Filipiny. Na Filipinach, to tam opowiadałeś, jak płynąłeś łódką i tak dalej, jakie perypetie miałeś, to pewnie też nakręcisz dużo. Kajakiem płynąłem, tak. Prawie żeśmy nie dopłynęli, byśmy tak popłynęli. Myślałem, że nas straż przybrzeżna będzie... No właśnie o tym mówię, tak. No to na pewno będziesz miał jakieś ciekawe historie, no. No już teraz pewnie się dzieją, także no tam... Nie wiem, gonisz z dzidą czy coś, nie wiem, polujesz. Może, wiesz co, może mnie już nie być w tym momencie. Tak, jasne. To wie, jakie przygody. A my mieliśmy taką rosyjską linią lotniczą. Rosyjską? O, proszę, no to ładnie. Gadka w Moskwie. Ej, ja mam 600 tysięcy, 600. No ja mam 400, także górujesz nade mną. Ale się nie dziwię, skoro masz tyle fabryk. 2, 4, 6. Jak leci ząbk. A, czekaj, bo kleju zapomniałem postać. No tak, klej to jest podstawa u Soła, także...
Przypominam wam też zawsze, że w tym momencie też pojawił się odcinek USOW. Jeżeli chcecie zobaczyć tam nasze zmagania na innej mapie, to jak najbardziej zapraszam. Tam jest tryb impopable, czyli jest trudniej, trudniej jest o wiele niż tutaj właśnie w tej gierce, bo tutaj jest tutaj poziom hard. Bardziej tak do pogadania. Tak, 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 bardziej pogadanka jest niż jakieś... Takie, jakieś balony włączyłem, co to znaczy? Gdzie włączyłeś balony? Takie, no takie balony jakieś mam jako super moc. Czego to jest? Nie wiem, z której wieży to wychodzi. Może z kleju, chyba z kleju. Małpki z klejem, nie? Nie, ale nie wiem. Nie. To nie wiem. Ale wiem, że zaraz będzie ostatnia runda. To już chyba teraz. Która to będzie? 45. Czekaj, chyba. Ja powolutku ją odpalę. Tak, zamiast zwolnione tempo. Ale to nie może... Nie rakiet. No patrz, jak go wciągnął, patrz, jak go wessało. No. Patrz, jak go wessało. A, czy masz to ulepszenie na zamki? No ale to nie musimy chyba na razie rakiet odpalać. W sumie to jest, nie. Widzę, po ilości wież, jakie masz po swojej stronie, to widzę, że... W ogóle dobrze, że poszedł ten balon po twojej stronie. Tak szczerze mówiąc. No bo powiem ci, że po twojej to nic nie ma. To mnie bieda sobie. Jak z moim internetem, no niestety. No i co, on żyje jeszcze? Co się z nim dzieje? A, no już jest koniec, no i gold. 1200. Chciałem zauważyć, bo tutaj ludzie no. Pewnie już zwrócili na to uwagę. No, że ja miałem więcej fabryk bananów. No tak, zwyciężyłeś. Możecie napisać w komentarzach, co... Zapomniał o swoich fabrykach bananów. Tak, no. Przegrałem na pieniądze, także możecie mi napisać, co powinienem zrobić teraz. Ja mam teraz 722 tysiące na koncie. A ja 450, także no niestety. Ale chociaż tyle w sumie chciałbym mieć, no. Nie pogardziłbym nawet takim. No, też bym nie pogardził, tak więc moi drodzy, no. Ja wam dziękuję serdecznie. No i tak jak mówiłem, pozdrawiam ze słonecznej Tajlandii. No, a ja was... sobie teraz siedzę pewnie. A ja was pozdrawiam ze zimnej... ponurej Polski, bo taki klimat na razie panuje. Także kontrast mamy. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.